Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Jedi Knight. Jestem z Vandal, jak zwykle będę waszym... gospodarzem. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie... będę wam pokazywał, jak wyglądają mocy, ciemnej strony mocy w tej grze. I przejdę sobie ten fragment gry. Dla samego pokazu. Tak więc zaczniemy od klasycznego duszenia. Zawiodłeś mnie, kapitanie. A ty dostaniesz błyskawicy. Tak to działa, moi drodzy. Jak pewnie zauważyliście, już pewnie moce ciemnej strony mocy są... Ciemna strona mocy jest głównie ofensywna. I... Też bez kozery z tego powodu jest... Trudna. Dobra. Trudna do przejścia, ponieważ nasze jedyne apteczki w tym momencie to Bacta. W sumie nie będę, kurde, tutaj już... Albo dobra, nie będę używał kodów. Paskudnie, tak chamsko i bezczelnie, dobra. Dobra, miałem się udusić, ale kurde, jakoś nie chciałeś współpracować. Za to zginiesz, chamsko. Bezczelnie. Dobra, przywołajmy sobie windę, nie? Jest jeszcze druga, część, znaczy druga część, w sensie chciałem powiedzieć, że druga część tej mapy, ale w sumie nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Dobra, na dół, bo chciałem powiedzieć, że jest jeszcze nie, w sumie to nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ha. Idziemy tutaj. O! O właśnie, to była destrukcja. Moc. Ciemnej strony mocy, którą chciałem wam pokazać. Się na to właśnie chciałem powiedzieć, że jest jeszcze jedna moc ofensywna ciemnej strony mocy. I chyba sobie podaruję jednak przechodzenie tego poziomu, wiecie? Po prostu będę wam, po prostu chciałem wam pokazać tylko, jak wyglądają tutaj ciemna strona mocy. Zresztą chyba znamy ten etap już doskonale. Tego przechodziłem ostatnim razem, nie ma sensu tego robić drugi raz. A to była czwarta, to była moc ciemnej strony mocy, którą dostaliśmy w ramach przejścia na ciemną stronę.
czyli mroczne spojrzenie. Czyli moc, którą posiada każda teściowa. Albo żona, jak wracasz pijany do domu. Po imprezie z kolegami. Chętnie wezmę, chętnie przygarnę. Plecaki szturmowca. O, proszę, mamy miny. Ideolo. Kolego! Nieważne, moi drodzy, to było... Tak prezentują się moce ciemnej strony mocy. Mi się wydaje, że nie ma sensu dalej tutaj tkwić, więc... Ja się z wami żegnam i widzę się z wami w następnym odcinku, gdy już będziemy... bić się z bokiem. No bo może zrobimy to jeszcze w tym odcinku. I moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w... znowu. W kolejnym bonusowym odcinku, tym razem sobie... Oła! Razem sobie będziemy polować na boka z wredną mędą. Nie mamy, nie mamy sequencerów. Okej, okay. Dobra, pokażę wam generalnie, jaki jest tutaj motyw na to, ponieważ jest to. Jest to bonusowy odcinek, więc mogę użyć sobie kodów. Bo chciałem pokazać ciekawy sposób na pozbycie się boka. Gdzie on jest? No gdzie jesteś, w fajfusie jeden? A? No wyłaź, wyłaź, wyłaź. W ten sposób. Cholera, nie udało mi się. Shit! To nie chodzi o mnie, o to. Dobra. Generalnie chodzi mi o to, żeby mieć cały czas non-stop sequencery przy sobie. Okay, mam nadzieję, że on nie przylezie. Cholera, przylez z tamtej strony. No.
zginął. I misja zaliczona. Znaczy nie zaliczane wyraźnie, bo z jakiegoś powodu nie. Dobra. Zróbmy to poprawnie. Chodź tu, pizduś. To jest generalnie sposób zagramerów, znaczy let's playerów. Speedrunnerów chodziło mi o to, nie na speedrunnerów, tylko speedrunnerów. Dobra, chodź tu. No właśnie. Padł. Nadział się na ten. Tak jak mówiłem, nadział się na miny. Dobra. Ale tu już nie będziemy oszukiwać, będziemy regularną toczyć walkę z Jerekiem, która jest dosyć trudna, ponieważ... nie mamy mocy leczenia, nie mamy mocy tarczy. Więc będzie trudno, a Jerek się też potrafi leczyć, nie? To co mówiłem. No chodź tu, dziaduś. Przyjdziesz? I tu możemy się... Na szczęście tutaj nam się respią non-stop pakty. To jest zdrowie. Nie, pakty tylko, ale dobra. Oła! No to nie było przyjemne, panie. Dobra. Bakta? Bakta, dobra. Gdzie on jest? Gdzie on jest, kurde? Menda jedna. Ja też mogę coś takiego puścić mu. No nie jestem pewien, czy on nie ma przypadkiem jakiejś absorpcji na sobie, czy coś takiego. No i to jest trudność właśnie w tej walce. Masz Jerek. Właśnie to jest to. Jerek uwielbia nas pieścić zaklęciami, znaczy zaklęciami mocy. Chodź tu. Ła. No chodźże tu. Zgiń wreszcie. Żebym mógł pokazać widzom intro. Znaczy outro. Zajebiste. Po ciemnej stronie mocy. Where are you, Jerek, motherfucker? Tu jesteś. Chodź tu. Padłeś! Zanim doszedłeś do swojej regeneracyjnej mocy. Brawo!
I teraz auto podziemny stroj mocy, zapraszam. Spies bring word of a small rebel uprising on Danuta. I have no time for petty uprisings. Extinguish them painfully. Yes, Emperor. Remember, son, when you're at the academy, how very proud I am of you. I tak oto, moi drodzy, Kyle Katarn przyszedł ostatecznie na ciemną stronę mocy i stał się imperatorem, moi drodzy. To by było na tyle, jeśli chodzi o Jedi Knighta. Wszystko, co chciałem wam pokazać, zostało pokazane. Już nie było sensu wtedy przechodzić całej tej mapy, skoro pokazałem wam wszystkie moce. Jak to one wyglądają. Więc uznałem, że po prostu nie było sensu jeszcze raz się męczyć z poziomem, który już przeszliśmy, prawda? Dobrze, jak zauważyliście pewnie, Jedi Knight jest dosyć po ciemnej stronie ciężką grą, ponieważ nie mamy leczenia się, nie ma... Nie ma czego, nie ma tego, no tarczy, nie ma leczenia się, nie ma tego wszystkiego, co przyda się przy walce z Jerekiem. Musiałem co chwilę lecieć po baktę. Na szczęście te bakty się odnawiają tam, więc to nie stanowiło problemu. Problem stanowił moment, gdy Jereka mamy po prostu pokonanego, na szczęście już. Na szczęście mi jakimś cudem udało się Jereka jakoś sposób powalić, jak zresztą widzieliście. Ale co? Ja chciałbym wam w tym momencie wszystkim podziękować, wszystkim tym, co dotarli do końca. Ponieważ ta gra jest niezwykle niesamowita i bardzo fajna. I na polskim YouTubie chyba zrobił ją tylko Dakan Barański, oprócz mnie, więc też to już drugie zagrajmy w Jedi Knighta na polskim YouTubie. Mam nadzieję, że to będzie jakiś miało oddźwięk. Nie, żebym zebrał subskrypcję, tylko po prostu, żeby ktoś to mógł zobaczyć. A tak poza tym, to to co? No w sumie nie wiem. Bo już to co powiedziałem, Jedi Knight to jest gra na 9 na 10.
solidny hit, nie legenda, ale hit, który pamiętają fani Gwiezdnowojennego Świadka. I to, co chciałem powiedzieć. Chciałem was generalnie zaprosić z tego miejsca na kolejną serię, która odbędzie się za niedługo. Właściwie za niedługo, w sensie mam na myśli to, że zaraz po tej serii, prawie że, co ja pierdolę, kurde, mol. Jeszcze raz, wróć. Znaczy, za bardzo skupię na tych napisach, co tu lecą, niż na mówieniu do was. Przepraszam was bardzo, po prostu zmęczony już jestem po ciężkiej sesji nagrywania teraz i lekko już nie domagam. Tak już mówiłem, Jedi Knight jedynka jest dosyć ważną dla mnie grą, ponieważ była to gra, która nie została co prawda zapomniana, ale no generalnie system FMV filmików był dobry, tak? System poziomy, tak? Architektura poziomów była świetna. Design poziomu był świetny, moce Jedi są genialne, po ciemnej zarówno jak po jasnej stronie moce są świetne i użyteczne. Co jeszcze? Nie ma czegoś takiego, że gra znudzi się. Nie ma czegoś takiego, co najwyżej może zmęczyć swoim skomplikowaniem, ale nie, nigdy nie nudzi. Fabuła jest genialna, jak pewnie zauważyliście, o ile siedzieliście fabułę w przerwnikach filmowych. Ja jej specjalnie nie komentowałem, ponieważ no, uznałem, że jesteście inteligentnymi ludźmi i znacie język angielski, tak? Z drugiej strony, co no, wady, no. Drewniana walka mieczem świetlnym. No, grafika, trochę te modele postaci z takiej ery przedpotopowej. Więc... No tak. No mówiłem, 9 na 10, co innych 9 na 10. Hit, ale nie legenda. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że tutaj się rozstaniemy z naszą grą. Zapraszam na kolejne zagrajmy w moim wydaniu, zwłaszcza, że będzie to zagrajmy z gry, która została bardzo niesprawiedliwie potraktowana i moim zdaniem to zagrajmy, które teraz będzie dla mnie obowiązkiem, by tą grę nagrać i by pokazać tą grę na polskim YouTube, ale to za niedługo. Zrobię sobie oczywiście parę dni przerwy od nagrywania. I potem zabieram się za nagrywanie tej gry właśnie. Znaczy, no to mam nagranego, całego. Dzięki wam. Dzięki waszemu wsparciu, szczególnie 3DH, który prawie każdy odcinek komentuje. Dzięki, stary, naprawdę. Mam nadzieję, że ci się giera podobała. Mam nadzieję, że ci się spodoba giera następna. Na razie, moi drodzy, na razie i cześć. Jak mówię, recenzję tej gry zrobiłem, podsumowanie zrobiłem już w poprzednim odcinku, więc nie będę tutaj już nic takiego uskuteczniał poważnego.
Na razie.